Охранная рыболовка! Привет! Кто тут? Ну я, вентказы! Ты сам, а четыре вентки? Я не сам, я с рапом! С кем? Эфенди! Ну то się zacznie зараз. А пан ким jest? Охранная рыболовка. А co пан ma w ręku? Охранная... Granatników. Co jej? My tylko łowimy ryby. Ja słyszałem, że z rapo. Ej. Piotrek, Efendi! Co jest? Efendi! Słucham. Chodź szybko. Już idę. Rapa! Co wy tu robicie? Łowimy ryby. Jakie ryby? Łuskowe. Masz tutaj. Pasuje? To wy, rzeczywiście. A teraz ty, towarzyszu, wyciągaj, towarzyszu rapy, te dokumenty. I raz, raz, już raz. Wyciągamy, już wyciągamy. Nom, no, nom. Mamy. Nom. Mamy dokumenty jeszcze nie spalone. Niedługo spalimy i tak. Palić karty, palić karty. Jaryca, 168 cm. O. Na następnej wyprawie z Efendim. Wór zboża z Ukrainy. A wczoraj złowiliśmy w święto rekina finansjery. Jastrzębia. Tak. Widzę jaszcząb. Dajcie nam łowić ryby, robimy inwentarz właśnie. Krąpiowy? Już sprawdziliście, proszę nam nie przeszkadzać. Ale ja jeszcze do rapy się... Efendi zaraz z wami zrobi porządek. Przesłuchanie. Imię. Efendi. Nazwisko. Wader. Pseudonim Fantomas. Mówcie, co wiecie. Towarzysz mówi, mówcie. A ja jestem sam, więc... Me. Chamie. Co, że co? Kto to? Ktoś, nie. I teraz tak. Inne bazyle i tłuki, młotki. Oni pomyślą, Jezu, jaka to wielka rapa, a to normalnie dwukilowa rapa, zamordowana, bo widać było, że ze skrzeli się jej wylewa. I tu zamordowana. A jeden był taki, Hermenegilla, ma taki wdzianko i jeszcze taki kaszkiet. No to myślę, że po dziadku z Wehrmachtu. W drugim rzucie, no ale są lepsi. Ja kiedyś złapałem na przykład rapę bez rzutu. Jak? No nawet nie w pierwszym rzucie. Jak byłem młodym chłopakiem, to oparłem wędkę na łódce i coś tam robiłem. Nie pamiętam co, może to o czym myślicie. I w pewnym momencie tą wędkę podniosłem. I ja! Czyli w zerowym rzucie miałem rap. Nie jestem lepszy. Oni w drugim, ale są też tacy, to ja myślę, że oni już mieli w jednym rzucie każdą rapę na trzy kotwice. Trzy rapy za jednym rzutem. On tam w remizie strażackiej, jak się narodził, to już wtedy Sissy Catch, jak się on narodził, robiła boys, boys, boys. Nie, to Sabrina. Sabrina. Ale ja wyprzedziłem. Pan się zna na muzyce? Chóra Aleksandrowa. Napala, my mamy drony. Wszystko. A wy macie drony, samoloty, łodzie podwodne. Rybołowna ja ochrona. A menele i kłusownicy cały czas robią to, co robili. A wody są w bezpiecznych rękach. Właśnie uważam, że są w niebezpiecznych rękach. A wy się rapa nie udzielajcie politycznie. A wiesz pan, panie ochrannej strażniku, że wyciągają z gniazd na Wiśle sandaszy, robią sobie menele z nimi, zdjęcia, nikt na to nie reaguje. A wiesz pan, panie, że wszędzie jest kłusownictwo, kwitnie. Cały czas jest woda zatruwana. Jakie przewoźnictwo kwitnie? Widzę, że pan jest tak samo głupi jak ten balon. To są wszystko downy. Dlaczego pan się śmieje? Dlaczego pan się śmieje z krzywdy ludzkiej? Na przykład jeden z was podszedł do wędkarza i powiedział, że jest zły wpis, że powinien... Wpis zawsze musi być dobry.
No tak, tak jak PiS. No tak, ale gościu wpisał kanał Żerański i powiedzieliście, że PiS jest zły, powinien być kanał Królewski. Więc ja uważam, że zamiast tego... Pouczenie! Powinniście ganiać kłusowników. A z tego co wiem, no niestety, Rybana Ochronna, jesteście ich wspólnikami i śmierdzi wam rączka rybką. Krąpikiem. No, myślę, że sumami, sandaczami, nie tylko tymi ostatnimi. No. Efendi, co wy tam palicie? Ty tu papier, ale jak chcecie towarzyszu, to mam też karty. Kartę spalę? Kartę spalim, tak jak ziomal mówił. A na protest pójdziecie? No to słyszał pan. Ptaszki ja pójdę. Ptaszki się cieszą, że będzie protest. Ja pójdę, ale oni? Co przewodników wędkarskich interesuje jakieś ptaszki nad wodą? Prawda, Efendi? Ich interesuje... Interesują srebrniki i wyświetlenia na YouTubie. Money. Oły sany. La 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 la. Aha! Ehe! Oho! Ehe! Grochowski dał, nie! Co tu się dzieje, Efendi? Jakiś obiad chyba. A ta kiełbasa nie jest z Ukrainy? To nie jest kiełbasa. A, to małe węże. To są węże z Grochowa.